Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe posługiwało się hasłem reklamowym: o jutrze decydujesz dzisiaj. O jakim jutrze? Wyraźnie chodziło tutaj o materialne sprawy doczesnego życia. Nasze życie naznaczone jest decyzjami, które musimy podejmować, a z których niejedna wywiera wpływ na całą naszą przyszłość na Ziemi. Błędne decyzje mogą być nieodwracalne i wpływać na całe nasze życie. Co w takim razie mamy powiedzieć o decyzji, której skutki wykraczają daleko poza teraźniejsze życie? Pomyśl o pojednaniu z Bogiem. Pomyśl o zbawieniu. W tej kwestii rozstrzygasz już dzisiaj i to na całą wieczność. Dlatego apostoł Paweł napominał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Oraz oto teraz dzień zbawienia. Podobnie Salomon ostrzega cię, że po śmierci nie ma mowy o zmianie położenia. Drzewo tam leży, gdzie pada. A prorok Amos wzywa: przygotuj się na spotkanie twojego Boga. Zanim Bóg zbawi człowieka, przekonuje go o grzechu. Nie chodzi o to, że człowiek mawia: tak, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, wiem o tym. Duch Święty przekonuje ciebie w sercu o tym, że bardzo długo żyłeś w zaciętym buncie i wojnie przeciwko Bogu i że twoje grzechy są tak liczne, tak wielkie, tak brudne, tak czarne, że osiągnięcie Bożej łaski i miłosierdzia leży poza twoją mocą. Czy doświadczyłeś już kiedyś tego? Czy zobaczyłeś już siebie samego jako całkowicie nienadającego się do nieba i przebywania w obecności Boga? Czy zauważasz, że nie ma żadnej dobrej rzeczy w tobie, nic pozytywnego, co można by zaliczyć na twój rachunek, że cała twoja droga, którą podążałeś, to umiłowanie rzeczy, których Bóg nienawidzi i nienawidzenie rzeczy, które są miłe Bogu? Czy to spostrzeżenie złamało twoje serce przed Bogiem? Czy płakałeś z tego powodu, że tak bardzo marnotrawiłeś Boże miłosierdzie, używałeś w złym celu Bożych błogosławieństw, zaniedbywałeś Boże Słowo i nie dawałeś Bogu należnego Jemu miejsca we wszystkich twoich myślach, pragnieniach i życiu? Jeśli tego jeszcze nie zauważyłeś i jeszcze tego nie zrozumiałeś osobiście, wtedy na dziś nie ma żadnej nadziei dla ciebie, ponieważ Bóg powiedział: jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. Dlatego jeśli umarłbyś w obecnym stanie, będziesz zgubiony na wieki. Ale jeśli zostałeś doprowadzony do zrozumienia, że grzech jest twoim największym wrogiem, że obrażanie Boga jest twoim największym nieszczęściem i że twoim największym pragnieniem teraz jest podobać się Bogu i czcić Go, wtedy jest nadzieja dla ciebie. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. I On zbawi cię, jeśli zastanie ciebie gotowego do złożenia broni, którą walczyłeś przeciwko Niemu.
poddaj się pod Jego panowanie, przyporządkuj Mu się we wszystkim, we wszystkich najmniejszych nawet szczegółach Twojego życia, poddaj się pod Jego pełną kontrolę, pojednaj się z Bogiem, przestań Go zwalczać. Jego krew może zmyć każdy brud. Jego łaska może podtrzymać najsłabszego. Jego moc może uwolnić zmęczonego i kuszonego. Oto teraz dzień przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. Pewien młody Holender poszedł drogą syna marnotrawnego. O synie marnotrawnym możesz przeczytać w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Gdy ten Holender już wydał wszystko, co miał, wstąpił do wojska, które stacjonowało w Indonezji. Stamtąd napisał do swego ojca, prosząc go pilnie o pieniądze. Po kilku tygodniach nadszedł oczekiwany list, ale ponieważ w kopercie nie było niczego, co przypominałoby pieniądze lub informacje o przekazie pieniężnym, nie czytając, zmiótł go i zgniecionego niedbale wrzucił gdzieś między swoje szpargały. Kilka miesięcy poważnie zachorował. Przypomniał mu się list, którego jak dotąd w ogóle nie przeczytał. Towarzyszący mu sanitariusz odszukał ten list i przyniósł do niego. W liście tym było napisane: zleciłem kapitanowi P., aby o ile chcesz rozstać się z armią, zabrał cię na swój statek. Możesz tym statkiem wrócić do domu. Tutaj znajdziesz bardzo dobre zakwaterowanie. Tylko jeszcze przed 28 maja odezwij się do tego kapitana. Choremu pot wystąpił na czoło. Było już po 28 maja. Już za późno. Jak wielu ludzi do dzisiaj lekceważy Boże poselstwo miłości, które On do nich posyła. Oto teraz dzień zbawienia. I dlatego w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Co masz czynić, abyś był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Pan Jezus Chrystus umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. Jak? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa,
a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom, będziesz zbawiony. Drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, od 17 do 21 wiersza. W tych niebieskich Nowych Testamentach można to znaleźć pod numerem 231, strona 231. I tutaj padają takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak, jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzimy tutaj słowa apostoła Pawła, które on skierował do ludzi, którzy już byli pojednani z Bogiem, i zwrócił tutaj uwagę na to, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Te słowa pokazują, że można być albo w Chrystusie, kiedy jest się nowym stworzeniem, albo być poza Chrystusem i wtedy nie być nowym stworzeniem, a starym stworzeniem. I te słowa jednoznacznie dzielą ludzkość na dwie kategorie, na dwie grupy. Tych, którzy są w Chrystusie, ci, których Chrystus zna, ci, którzy są pojednani z Bogiem, oraz grupa druga, która nie jest pojednana z Bogiem, grupa druga, która nie jest w Chrystusie, i ta grupa nie zna Boga i Chrystus nie zna tych ludzi. To jest bardzo ważny podział, dlatego że ten podział na całą wieczność potem niesie za sobą konsekwencje. Ci, którzy są znani Chrystusowi, pójdą do nieba, będą zbawieni, na wieki będą z Bogiem. Ci, którzy nie są znani przez Chrystusa, są niestety skazani na sąd Boży. I ten sąd Boży zakończy się wiecznym potępieniem w jeziorze ognia i siarki. Na co dzień mówimy, że chodzi o piekło, czyli w piekle będą ci, którzy będą bez Boga w momencie swojej śmierci. Ci pójdą na wieczne potępienie. I dlatego to jest bardzo ważny temat, żeby nie być w tej grupie, która idzie na zagładę, a być w tej grupie, która jest z Chrystusem w niebie. I tutaj ten wiersz jednoznacznie dzieli ludzkość na dwie grupy. 18 wiersz pokazuje, że to nie jest dzieło ludzkie, tylko wszystko to jest z Boga. To Bóg jest aktywną stroną. To Bóg jest tym, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Paweł zauważa, że to on sam, mimo że miał wiele dobrych uczynków, nie zasłużył
na to, żeby się Bogu podobać. To Bóg jest tym, który pojednał apostoła Pawła ze sobą. I tak samo jest w naszym życiu. Nie mamy żadnych możliwości, żeby przez swoje dobre uczynki, przez swoje dobre zamiary pojednać się z Bogiem. To jest zupełnie niemożliwe, dlatego że te dobre uczynki są naszym obowiązkiem. Bóg jako Pan nieba i ziemi wymaga od nas posłuszeństwa. Jeżeli ktoś jest posłuszny, to jedynie spełnia to, co jest jego obowiązkiem. A dopiero kiedy nie spełnia, staje się grzesznikiem. Jako grzesznik zbuntowany przeciwko Bogu jest tym, który z Bogiem w pewnym sensie walczy. Jest tym, który jest we wrogiej armii, po stronie przeciwnej Bogu. Taki człowiek, który nie trzyma się tego, co Bóg wymaga, jest niestety w grupie tych, którzy trafią do jeziora ognia i siarki na zawsze. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że tylko dzieło Boże przez to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, jest tym, co Bóg uczynił, żeby człowieka pojednać z Bogiem. Żeby Bóg był przyjacielem człowieka poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj widzimy, że tym, który jedna, jest Bóg. To nie jest dzieło człowieka. To jest dzieło Boże. Przez Jezusa Chrystusa. Kolejny punkt, 19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Jest tu wyraźnie powiedziane, że to jest właśnie działanie Boże. Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, i bardzo ważna rzecz, nie zaliczając ludziom ich grzechów, bo niestety każdy człowiek zboczył na własną drogę. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek stał się nieprzyjacielem Boga. Był tylko jeden człowiek, który nie popełnił grzechu. Był to Pan Jezus Chrystus, który przyjął postać człowieka i był podobny ludziom, bo nie popełnił żadnego grzechu, i dlatego mówi się, że był podobny ludziom, bo był taki sam jak ludzie, z wyjątkiem grzechu. Pozostali ludzie mieli grzech, dlatego nie było to całkowicie to samo. I był tutaj Bóg objawiony w ciele, czyli człowiek Chrystus Jezus. I to ciało stało się ofiarą na krzyżu Golgoty. I to ciało wystarczyło jako doskonała ofiara za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I te grzechy ludzi nie były przez Boga już brane pod uwagę, jeśli ktoś schował się w Chrystusie, jeśli ktoś stał się częścią właśnie tych odkupionych. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy jest zbawiony, jest uratowany. Jest to Boży plan uratowania człowieka przed nadchodzącym gniewem Bożym. I dalej Paweł kontynuuje. Więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, jakby Bóg upominał was przez nas. Widać tutaj, że Paweł wyraźnie kładzie nacisk, że to jest w miejsce Chrystusa, czyli to Chrystusowi zależy na tym, żeby ludzie się pojednali z Bogiem. Że to Bogu zależy na tym, żeby ludzie się nawrócili. To nie jest coś, co grzesznik, który jest oddalony od Boga, chce, bo niestety, jeśli oddaliliśmy się od Boga, to nasze drogi są dalekie od Niego i nie życzymy sobie Bożego zaglądania w nasze życie. Ale Bóg właśnie złożył w ofierze Pana Jezusa Chrystusa i teraz chce, aby ludzie byli z Nim pojednani. On już zawarł z nami pokój przez krew krzyża Pana Jezusa Chrystusa i jeśli ten pokój zostanie przez człowieka uhonorowany i człowiek powie, że Boże,
Przecież Ty złożyłeś swojego Syna za mnie na ofiarę. Chcę być z Tobą pojednany, już nie chcę z Tobą walczyć. Daj mi nowe życie. Chcę być Twoim dziełem w Chrystusie Jezusie. To Bóg chętnie na takie wołanie odpowie. Pamiętajmy o tym, że Bóg darował to, co miał najcenniejsze. Swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest bardzo ważna informacja, że Chrystus nie miał grzechu. Chrystus nie znał grzechu. I Chrystus na drzewie krzyża został uczyniony grzechem. Nasz grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. Twój grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. Mój grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. A z kolei ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ma przypisaną Bożą sprawiedliwość. Czyli sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana temu, kto uwierzył w Jezusa, a grzeszność takiego człowieka, który był grzesznikiem, ale przyszedł z grzechami do Boga, to ta grzeszność została przypisana Chrystusowi. Można powiedzieć, że to jest takie podwójne przypisanie. Nam przypisano sprawiedliwość Bożą, jeśli uwierzyliśmy w Boga, uwierzyliśmy w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy w Jezusa, a z kolei Chrystusowi została przypisana nasza grzeszność. I ten grzech został przypisany Chrystusowi. Dlatego można powiedzieć o tym podwójnym przypisaniu. Jedno, związano Chrystusa z naszym grzechem. Drugie, tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, przypisano Bożą sprawiedliwość Chrystusową. Kolejny fragment, który tutaj mamy w tym skrypcie, to jest pierwszy list Jana, 4:9-10, czyli w tym niebieskim Nowym Testamencie na stronie 306 można znaleźć to miejsce. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Jakież cudowne słowa. One mówią o tym, że to Boża miłość stała za tym, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I celem Bożym było to, żebyśmy ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa, abyśmy żyli przez tego Syna, przez tą ofiarę na krzyżu Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty właśnie dlatego, aby było możliwe pojednanie człowieka z Bogiem. I tu jest wyjaśnione, że miłość to nie jest to, co my sobie na co dzień wyobrażamy. Mówi się, że ktoś kogoś kocha, że ktoś kogoś miłuje, ale to są tylko cienie tej prawdziwej Bożej miłości, która polega na tym, że to nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to Bóg nas umiłował i posłał swego Syna. Czyli to Bóg jest tym, który dał wszystko, co miał najcenniejsze i darował to bez wypominania. Darował to, mimo że my przecież jesteśmy grzesznikami, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Bóg nie może grzechu puścić płazem.
I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że Bóg nie może grzechu sobie od tak decyzją królewską zlikwidować. Grzech musi być ukarany. I ta kara spadła na Pana Jezusa Chrystusa. Teraz, jeżeli jeszcze nie jesteś znany Jezusowi Chrystusowi, jeśli jeszcze nie przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa po przebaczenie grzechów, to ta ofiara Jego Syna, Bożego Syna, ta ofiara Jezusa Chrystusa będzie tak jak gdyby przez ciebie zlekceważona, podeptana. Zobacz, jaka to jest odpowiedzialność. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ wtedy ta doskonała ofiara nie zostanie wykorzystana przez ciebie, choć może być. Możesz przyjść do Boga i na tej podstawie tej ofiary być zbawiony, być na zawsze w niebie, ale jeżeli nie skorzystasz z tej okazji, to spada na ciebie bardzo duża odpowiedzialność podeptania tej ofiary Jezusa Chrystusa. Bo wtedy to jest tak, jakby Jezus umarł niepotrzebnie. To wtedy, gdybyś nie skorzystał z tego Bożego ratunku, to tak jakbyś pogardził tym Bożym ratunkiem. O ileż sroższej kary jest winien ten, kto Syna Bożego podeptał i Jego ofiarę wystawił na urągowisko. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I to jest bardzo ważna rzecz. I dlatego jako trzecie miejsce wybrane zostało miejsce, w której Pan Jezus przedstawia pewne opowiadanie dotyczące tego, że był człowiek, który miał winnicę. Ten człowiek przedstawia w tym opowiadaniu Boga. I przeczytamy to miejsce. Ono się znajduje w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, od 9 do 16 wiersza, czyli w tych niebieskich Nowych Testamentach, strona 109. Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonu w winnicy. Lecz oni go pobili i odesłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. Wtedy pan winnicy powiedział: co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników. Ta przypowieść pokazuje nam, jak duża odpowiedzialność ciąży na tych, którzy nie mają ochrony w Bożym dziele zbawienia dokonanym przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Widzimy tutaj, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami wysyłał do nas poselstwo przez Słowo Boże głoszone przez proroków, a na końcu wysłał samego Pana Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Syna. I uznał, że jeśli wyśle Pana Jezusa Chrystusa, to go uszanują, gdy go zobaczą. I niestety
Wiemy z historii, że Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany, został znieważony i zamordowany i krew Jego jest na naszych rękach. Nie możesz powiedzieć, że to nie ty. Po prostu jako ludzie jesteśmy z rodu tych, którzy zamordowali Syna Bożego. I jesteśmy odpowiedzialni. Ale Bóg zdecydował, że ta ofiara może być podstawą naszego pojednania. Pojednaj się z Bogiem. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom.